Jest coś takiego w ludziach jak poznania Boga, gdzie szukają, mają takie pragnienie, żyjemy w kraju katolickim, gdzie mowa o Bogu powinna być codziennością, nie powinno być z tym żadnego problemu, ludzie nie powinny mieć odwagi przyznawania się do Jezusa, prawda? Pomimo iż rzekomo około 90% ludzi jest katolikami, którzy wierzą w Boga, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, a czy ja wierzę w Bogu, czy wierzę w to, co jest napisane, wierzę w Jego Słowo, wierzę w to, co On zrobił na krzyżu. Czy potrafię Mu zaufać tak jak Maria, bo ona pokazała, jak być posłuszną Bogu. To jest bardzo często pomijane, ludzie bardzo często też bez refleksji, na przykład, że modlą Boga, bo coś, nie wiem, patrzeć, odklepać, tak powiem kolokwialnie. Natomiast rzadko kto tak faktycznie się zreflektuje. I tu bardzo dobrze, bo tu jest też na przykład element medytacji, tak? Element tego rozważania, tajemnic tego wszystkiego, gdzie też ludzie, myślę, że będą wzbudzać swoje pragnienie poznania Boga, jakim On faktycznie jest. Bo zobaczmy, Maria uwierzyła, poszła za Bogiem, pokazała wzór posłuszeństwa temu Bogu. Potem z kolei, w momencie, kiedy na przykład cud w Kanie Galilejskiej, tak? Proszę zobaczyć, co Maria powiedziała w momencie, kiedy zabrakło wina. Pamięta Pan te słowa? Powiedziała, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Tylko teraz pytanie, czy ja faktycznie, skoro mówię, że jestem Maryjny, tak? To słucham też tego, co Maria powiedziała, tak? Czy mam to naprawdę w poważaniu, czy może gdzieś totalnie lekceważone, tak? Bo skoro Maria powiedziała, uczyńcie wszystko, cokolwiek Wam powiem, to pytanie, czy ja słucham się Marii, a zatem, czy słucham się Jezusa, tak? Czy słucham się tego, co ten Syn faktycznie powiedział, a On powiedział wyraźnie. Tak Ewangelia Jana 3,16, tak bardzo mocno w ruchach różnych znany. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, czyli bez wyjątku, kto w Niego wierzy, czyli ma pewność, bo wiara jest pewnością. Jak my tutaj rozmawiamy, jest Pan pewny, że my rozmawiamy, a Ty, że oglądasz. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Pytanie, czy ja w to wierzę, że Jezus załatwił sprawę na krzyżu 2000 lat temu, że umarł za wszystkie moje grzechy, po to, abym mógł być zbawiony. To jest samo nieba. I my, jeżeli chodzi o wiarę, to wystarczy, że przyjmiemy tym prostym aktem wiary poprzez przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela do swojego życia, a w sercu uwierzenie, bo łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę, nie z uczynku, tak jak dobry łok, na przykład na krzyżu, nie znosił się wyspowiadać. Tak? Dobrze, bardzo dziękuję. Mateusz Warchoł, Radomskie Nasze Szkoła Czerwonego Zakonu. Dziękuję. Proszę.